Hej Wam wszystkim w kolejnym filmiku. Dziś porozmawiamy sobie po raz kolejny o planowaniu. Jak pewnie zauważyliście, od jakiegoś czasu, może od roku, trochę ponad rok, panuje moda na ten bujo, bullet journal czy journal, nie wiem, nieważne jak to się czyta, ale na polskim i zagranicznym YouTubie widzę masę takich filmów, jak zaplanować sobie dzień i tak dalej. Jest też bardzo dużo negatywnych opinii o tym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim planowaniu bardziej studenckim. Jeśli jesteśmy bardzo zabieganymi studentami, studentkami. I tak, bo właśnie ja taką studentką niestety jestem, ale pracuję i studiuję. Więc no jest to dość ciężkie trochę do ogarnięcia, tym bardziej, że no jeszcze muszę się do tego przyzwyczaić, ogarnąć, ale myślę, że mam już wypracowany bardzo fajny system i zaczyna on powoli działać, więc jeśli jesteście zainteresowani, jak planować taki właśnie bardzo zabiegany dzień, nie w bullet journalu, na które trzeba poświęcić 5 godzin, żeby to w ogóle namalować pięknie, ponaklejać, żeby wydać, nie wiem, parę stów na sam bullet journal, na jakieś naklejeczki, wstążeczki i nie wiadomo co jeszcze. Zapraszam do oglądania. Więc pierwszą taką najważniejszą rzeczą, która pewnie jest oczywista dla większości z Was, ale nie dla wszystkich, na pewno to zapisujcie wszystko, dosłownie wszystko, co macie zrobić. No nie mówię już, nie wiem, o myciu zębów, czy myciu głowy, czy jedzeniu, tak? Ale zapisujcie sobie każdą taką najmniejszą czynność, którą musicie wykonać. Nawet jeśli jest to pranie, jeśli jest to wyjście na 5 minut do punktu ksero, tak jak w moim przypadku mam je pod blokiem i muszę coś skserować, to zapisujcie to, bo nawet jeśli zajmie Wam to 10 czy tam ileś minut, to możecie o tym zapomnieć, a jeśli dużo Wam się takich rzeczy nakumuluje, to mówię z własnego doświadczenia, że będzie ciężko Wam nawet zasnąć w nocy. Najbardziej takim efektownym i efektywnym również myślę, sposobem, żeby zwizualizować sobie wszystko, są zakreślacze po prostu, albo cienkopisy. Tak. Możecie sobie zapisywać te podpunkty na kolorowo, a potem jeszcze możecie sobie jakieś ważne tam najważniejsze wydarzenia zakreślać jakimiś zakreślaczami. Możecie zrobić coś takiego przykuwającego uwagę ze zwykłej kartki papieru, nie musi to być nawet notes. Możecie na zwykłych kartkach papieru sobie to notować i potem na przykład codziennie albo co tydzień taką kartkę sobie wymieniać, jeśli nie planujecie dużo w przyszłość, prawda? Możecie sobie nawet zrobić jedną wielką kartkę na cały miesiąc. To zależy już od Waszych potrzeb i od tego, ile macie na głowie i tak dalej. U mnie sprawdza się taki system, że mam jeden malutki notesik do pracy, do szkoły, na uczelnię i tam sobie zapisuję. To jest taki notes na brudno, coś takiego, że nie jest on ładny. Nie uważam, żeby tam pozakreślać wszystko i tak dalej, żeby to pięknie wyglądało, ale zapisuję sobie tam różne ważne rzeczy. On służy mi do wszystkiego, łącznie do zapisywania jakichś informacji w pracy, które zaraz potem mi się nie przydadzą, ale muszę mieć coś takiego, jak i do tych list codziennych albo do jakichś takich przypominajek. No, w domu właśnie mam jeden duży zeszyt A4, to jest chyba, zaraz Wam pokażę. I tam już mam no mniej więcej tak ładniej troszkę napisane i sobie po prostu przepisuję te wszystkie rzeczy, które mam zrobić. A moje zeszyciki wyglądają tak. Jeden mam taki malutki, kompaktowy do torebki, do plecaka, a drugi mam taki wielki, kupiłam go w Grecji, jest bardzo ładny i taki ekologiczny. Tutaj sobie planuję na przykład listopad,
i zapisuję sobie moje cele, takie ważniejsze. Oczywiście na kolorowo, nie ma żadnych obrazeczków, nie maluję nic, po prostu sobie wybieram jakiś kolor i je piszę. I tu odgapiłam od Alice, z Alice Vlog Channel, takie moje cztery przegródki, jeśli chodzi o takie większe zadania, które mam zrobić w tym miesiącu właśnie. Jeśli chodzi o uczelnię, o YouTube, o takie normalne życie, prywatne, nazwijmy to tak. I fajnie mi się to sprawdza też, no tylko wzięłam sobie w ramkę to i napisałam jakimś kolorowym długopisem i nic innego, takiego bardziej fancy nie robię. Mam też zapisany swój grafik do pracy oraz plan zajęć raz jeszcze, żebym mogła sobie w domu wszystko mieć razem. No i potem mam też taki plan oszczędzania, plan rzeczy, na które wydaję pieniążki i sobie tam jakieś tam cele też wyznaczam i staram się co tydzień właśnie się tego przestrzegać. I potem jest tylko taki plan tygodniowy. Na jednej kartce mam cały tydzień podzielony na dni i tak mniej więcej sobie piszę, co muszę danego dnia zrobić, o której godzinie ewentualnie. Nie mam rozpisanego, że o 7 muszę wstać i umyć zęby, o 7:10 muszę zrobić sobie kawę i śniadanie i tak dalej, bo troszkę bez sensu. Tylko mam, o której wstaję, o której mam tramwaj na przykład, to mi dużo daje, bo zawsze jestem na styk i zawsze muszę sobie dzień wcześniej albo nawet tydzień wcześniej właśnie, jak planuję na kolejny tydzień, zapisuję sobie, o której mam dokładnie tramwaj, żeby zdążyć tak na styk, żeby się nie spóźnić, ale też nie, żeby być za wcześnie. I sobie to właśnie takie najważniejsze rzeczy zapisuję w tym dużym zeszycie i super się to sprawdza. Trzecią sprawą jest może coś nie bardzo związanego z planowaniem, ale jednak jest. To jest taka zasada, w sumie bardzo popularna zasada 3 minut, czy iluś tam minut. Chodzi o to głównie, że jeśli mamy jakąś sprawę, która nam zajmie minutę, dwie albo trzy, to robimy ją od razu, jeśli oczywiście mamy czas, no bo jeśli mamy się spóźnić na uczelnię, no to proste, nie zrobimy tego, ale jeśli mamy czas, no to robimy to teraz. Czy jest to telefon, który musimy wykonać i zapisać się do lekarza na przykład. Ale to są również takie proste, domowe, można by powiedzieć, czynności, takie jak odkładanie wszystkiego na miejsce, mycie za sobą naczyń, i to właśnie nie chodzi o to, żeby myć po całym dniu czy w dwóch dniach naczynia, tylko jeśli zrobimy sobie śniadanie, zjemy to śniadanie, to przed wyjściem umyjmy tą miskę i łyżkę, żeby potem nam się nie kumulowało, żebyśmy potem mieli mniej na liście do zapisania, mniej obowiązków, a tej minuty, którą poświęcimy właśnie na umycie tej miski czy szklanki, czy pościelenie łóżka, nie odczujemy potem. I wiadomo, jeśli żyjemy w takim porządku, gdzie cały czas mamy, nie mamy bałaganów koło siebie, tylko wszystko jest na miejscu, łatwiej nam się żyje, nie jesteśmy tak przytłoczeni tym bałaganem, tymi rzeczami, więc nie jest nam tak trudno znieść tego naszego zabiegania. Ja mam tak czasami, że zdarza mi się, oczywiście rzadko, bo rzadko, ale czasami się zdarza, że nie chce mi się, źle się czuję i tak dalej, więc zostawię niepościelone łóżko i nie wyniosę naczyń brudnych do zlewu nawet, bo nie chcę też innym mieszkańcom brudzić, tak? I przychodzę i jestem taka po prostu zniesmaczona tym wszystkim i od razu humor minus 100 leci w dół, więc nie warto. Lepiej jest wrócić, jak się jest zmęczonym, do czystego pokoju, do czystego mieszkania i od razu humor nam się poprawia, bo możemy sobie odpocząć po prostu. I kolejną, czwartą rzeczą jest coś, co może trochę łączyć się z tym minimalistycznym planowaniem, które już widzieliście na moim kanale, tak mi się wydaje, nie, no na pewno już się pojawił ten film.
czyli żeby nie brać na swoje barki za dużo. Nie chodzi o to, żeby być leniem i ograniczyć się tylko do minimum, ale żeby wyznaczać sobie po prostu cele, które możemy wykonać, żeby nie wyznaczać sobie za dużo tego wszystkiego, bo to nas przytłoczy i będziemy mieć mniej czasu na odpoczynek, a odpoczynek jest szalenie ważny, jeśli jesteśmy zabiegani. Minimum 7 godzin snu, 8 to już by było idealnie, no ale wiadomo jak jest, ale 7 godzin snu też jest wystarczająco. A jeśli mamy na swoich barkach, nie wiem, 2 uczelnie, pracę, kursy 5 języków i nie wiem, wolontariat i jeszcze trzeba wracać do domu na weekend czasami, prawda, odwiedzić rodzinę i jeśli jeszcze chcemy się spotykać ze znajomymi, chłopakiem i robić 1000 innych rzeczy, nagrywać filmy na YouTubie, to no sorry, ale każdy dzień trwa 24 godziny i no tego nie przeskoczymy po prostu i nie damy sobie rady. To jest proste. To jest prosta kalkulacja. Fizycznie się to nie uda. To jest niemożliwe, więc zaoszczędźmy sobie takiej nerwówki, tego denerwowania się, że nie dam rady, że tego nie zrobię na czas, bo jeśli weźmiemy się za wszystko naraz, no to proste, tego czasu nam nie starczy i w rezultacie nie skończymy nic. Więc wyznaczajmy sobie takie realne cele, bądźmy ambitni jak najbardziej, żeby zapełnić sobie ten dzień, żeby się nie nudzić, żeby się nie lenić w domu i nie leżeć na łóżku pół dnia, bo po uczelni nie mamy nic do roboty. Wypełnijmy sobie ten dzień, żebyśmy byli aktywni i tak dalej, żebyśmy mieli coś fajnego do roboty i żebyśmy się rozwijali, ale bez przesady. Jeśli mamy mniej tych rzeczy do zrobienia, że takie rzeczy wypełniające nasz dzień, ale żebyśmy byli w stanie je skończyć, to na koniec dnia będziemy dużo bardziej z siebie zadowoleni niż w momencie, kiedy zapiszemy sobie właśnie te wszystkie rzeczy plus jakieś tam jeszcze 2 i tych 2 rzeczy nie zdążymy zrobić. Niby w tych 2 dniach, w tych 2 przypadkach będzie zrobione to samo, ale jednak jak zostanie coś na liście, to będzie nas demotywowało. I piąta, najważniejsza porada to jest taka, że masz myśleć, że dasz radę. Po prostu dasz radę, jesteś silna, silny, dasz ze wszystkim sobie radę, tylko trzeba mądrze to zaplanować i na pewno wszystko nam się uda. I jeśli jesteś osobą, która ogląda te wszystkie filmiki na YouTubie o Bullet Journal i myślisz sobie, Boże, ja jestem taka do dupy, jestem taka niezorganizowana, bo nie mam czasu na te wszystkie malunki, na tą artystyczną wizję tego kalendarza, to jestem nieudacznikiem życiowym i po prostu nic mi się w życiu nie udaje, to nie jest tak. I dasz radę, jesteś ambitna, ambitny i wszystko nam wyjdzie, jeśli zaplanujemy sobie ten dzień czy miesiąc mądrze. I nie musi to być wszystko idealne, nie jesteśmy idealni i zdarzają się dni, kiedy stwierdzimy, mam już dość, nie robię nic, mam gdzieś tą całą listę i przenoszę ją na jutro. Taki dzień też jest czasem potrzebny, dzień odpoczynku, relaksu i wyłączenia się, po prostu odłączenia się od świata. Nie wszyscy muszą mieć wszystko najpiękniejsze, najładniejsze i tak dalej, tylko zwykły zeszyt, 2 zakreślacze, kolorowy długopis nam wystarczy i można też coś ładnego, kolorowego stworzyć, co przykuje naszą uwagę i będzie przede wszystkim praktyczne. To ta lista, te notesy mają służyć nam za pomoc w codziennym życiu, a nie mają być jeszcze kolejnym jakimś hobby malunkowym.
Więc mam nadzieję, że nikt nie poczuł się urażony w tym filmie i że on Wam się spodobał i być może zaczerpniecie jakąś inspirację z niego i włączycie jakiś podpunkcik do swojego życia, szczególnie ten piąty, ten ostatni. Życzę Wam tego i mam nadzieję, że do następnego filmiku.